ścieżce kolej na rower. Świetnie przygotowana trasa przez cały powiat nowosolski. Na całej trasie przygotowane są stanowiska do wypoczynku, wiaty oraz miejsce, gdzie można napompować rower. Oprócz rowerów można też pojeździć hulajnogami albo na rolkach. Trasy są genialne dla rodzin, ponieważ nie ma tutaj wzniesień, a górków. Trasy są krute i asfaltowe. Mam czekać na całą rodzinę? Sama nie mogę jechać. Jadą? Wyobraźcie sobie, że na tym moście jeszcze 25 lat temu jeździły pociągi. To na koniec jeszcze ciekawostka dla Was. Nowa Sól zdobyła trzykrotnie z rzędu tytuł rowerowej stolicy Polski. To tyle na dziś. Do zobaczenia jutro. Ahoj, przygodo!